Hello, winare, jestem Promil, witam państwa i was w... O, jak ładne zdjęcie, jakie ładne... W 10 odcinku z gry Miles Morales pada śnieg. Nic mam więcej powiedzieć, no. Witam was w grze, którą uwielbiamy. Muszę tutaj przestawić wentylator. Dobra. By wam nie dmiało. Nie dmuchało. Bardzo wam się podoba ta seria. Co mnie bardzo cieszy. Bo mnie również. Dobra. O wow, jest taka mgła jebitna. Ej, w nocy i taki śnieg zarąbiście. Dobra. Pojedźmy sobie tu. I robimy dzisiaj ponownie te kapsuły i te skrzynie i te jak to się nazywa, wyzwania od naszego Spidey'ego Petera Parkera. Pół odcinka będzie tutaj tym strojem, a pół tym, który kupiliśmy niedawno, tym bardziej animowanym. Mieliśmy kapsułę w jednej z rur. Tylko w której? Pewnego lata wkręciliśmy się w podróże kosmiczne i liofilizowaliśmy ulubione żarcie. Bajgle z bekonem, jajkiem i serem? Porażka. Choć lody z czerwonej fasoli były niezłe. Hej, Underground majstruje przy billboardzie. Sprawdź to. Sądzę, żeby Underground miał pozwolenie na zmianę tego billboardu. Lokalizuję źródło. Gotowe. Teraz do celu. Jeśli Underground chce zdobyć większy rozgłos, może powinien... No, są. Jak idzie budowanie marki Undergroundu? Pięknie. Jaki nadajnik? Co? A. Gdzie jest nadajnik? Pięknie. Spider-Man z sąsiedztwa 1, kampania reklamowa Undergroundu 0. No i łatwo, łatwy cel, dobra. O, niezła kryjówa. Nie potrzebują tego. Dobra. Ktoś zgłosił napad na skrzynkę na datki. Łatwo, dobra. Hej! Co was tak ciągnie?
No i pięknie. Zniknęło nam, no dobra. To może idźmy w tę stronę. No, spokojnie, fabularne odcinki będą. Pierw oczywiście musimy sobie tu porobić jeszcze właśnie te mniej fabularne rzeczy, czyli porobić grę na 100%. Tak dokładnie. Kurczę, no. Co za typa? What? O, witaj, witaj. Stan Lee. To dopiero bohater. Zgadzam się. Nie zabiję, jak znów się spóźnię do świątyni. Uwaga! Spidermanie, pozwolisz? Tak! Przestępstwo w toku, ja sobie zdjęcia robię. To super! Rządzisz! Może by mi powiedzieć, gdzie to jest, tak? Co jestem? Nie dosłyszałem. Papa. Co wam wybije takie zachowania z głowy? Może ty tu? Tu. Gdzieś tu. Jakby tam. Na dole. Tu. Nie. Nie rozumiem. Symbol 80. Aj. Dwie stratwy zablokowali ulicę i wzięli zakładniki. Ja no nigdy tego nie znajdę.
Mamy to. Tak. Prawda, mnie tu nie było? Aż dziwne. Na pewno to wykorzystam. Dobra, zmieniamy strój. No, akurat nas stać na nowy. W kolekcję do nowego. Stać nas na ten strój. Ale on jest prześliczny. Przepiękny. Na pewno go założymy w następnym odcinku. A teraz lecimy tym strojem. Dobra. W tę stronę. A widzicie, już dostaliśmy achievement dzięki stanowi Lee. Więc fajnie. Ach, zaczyna się. Na szczęście już wiemy, jak się tam dostać. Albo i nie. Pamiętam, nad tym nerwkowałem bardzo długo. Ale odkryłem, że tu ponoć pod tym są jakby tory albo coś takiego. Jak się tam dostać właśnie? A może jednak to nie tu? W sensie, może jednak tu nie ma tych torów? Chwila, nie. Tu jest kolej. Nie no, chwila. A? Jaki pedofil. Nie, dziękuję, ale ciekawe. Nie wiedziałem, że tak można. W jedynce tak się chyba nie dało. Jak mam się tu dostać? Tam. Jak mam się tam dostać? Kurczę pieczone. Uwaga, okradają skrzynkę na datki blisko ciebie. Zaraz zobaczymy. Ostry sos mamy na urodziny Finn. Jeszcze kilka nam kapsuł zostało i chyba w tym odcinku już skończymy te kapsuły, widzowie. Ja ranny? No chyba ci się śni. Zajmij się sobą, ty bądź! No i łatwo. Że co? Że ty mnie załatwisz, czy ty? Nie dosłyszałem. Już widzę te nagłówki. Spider? Już słuchamy. Obrońca świąt. Spider-Man, obrońca świąt, dobre. 10 poziom, yeah. Gdzie by tu można było coś schować? Tu! Widzę. Tak, kiedyś było z kamerami Black Cat. Nie trzeba się oglądać, po prostu widać czasem. W sensie nie trzeba szukać, wystarczy się oglądnąć. I widać po prostu. I to jest dobra. Teraz tu umiejętności. Zwiększa pole. O, to jest bardzo dobre. Ciekawe, ale jednak to mnie przekonuje bardziej. Kostium cios. Wow. No dobra. Super. Wiem. Dobra. Wow. To wygląda przemocarnie. 11.
12, 13. I tu już tylko poza, przez misję. No dobra, no. Ja to na ten mnie stać? Na te dwa nowe? Tak i tak, ale wiadomo, a jednak stać mnie chyba na dwa nawet. Dobra, to nie w tym odcinku. Tu została nam ostatnia ta znajdźka z tego rejonu. Mam info o strzelaninie między Undergroundem i Rockiem. Ludziom stanie się krzywda, jak nic nie zrobię. Co powiecie na jakiś mniej chaotyczny sposób rozstrzygania sporu? Zwrot do nadawcy. Ej, nieładnie mieć przewagę nad kimś. List do ciebie. Ciebie też przyszedł list. Proszę go odebrać. Nie ta sieć. Pięknie. Ach, no i po tym. No cóż, jeden punkt mi. Strzelanina powstrzymana, miasto obronione. Ja w tym rejonie ile jeszcze? Misje poboczne 7 w tym rejonie, co? To łatwiutko. Pięknie. Przyznaję, uwielbiam otwierać prezenty. Nie wtrącaj się, Spider-Manie! Nie chciałem tak mocno tym razem. Powiś sobie tu. Mam robotę do wykonania. Pięknie. Tak się kończy zaczepianie. I screen na miniaturkę. Mało nam ich zostało. Dzisiaj sobie zrobimy dłuższy odcinek i po prostu zdobędziemy te wszystkie skrzynki, skrytki i te kapsuły czasu itp. Co prawda kapsuły łatwiej znaleźć, ale dobra tam. Zostały nam raz, dwa, trzy, cztery rejony. Więc no. A no jabłkę też byśmy musieli poużywać w następnym odcinku. No jednak tam się trochę dzieje. Dużo. No i bardzo dużo. O, ranek
ktoś okrada właśnie skrzynkę na datki. Niech poczeka chwilę, nie? No przecież. Tak myślałem. Dobra, mamy to. Domek. Finn zawsze brała się za nową książkę, zanim skończyła poprzednią, dobra. Trzeba przyspieszyć obroty. No, w 45 minut myślę, że może się wyrobimy. Wow. No i wydał nas tu kolega. Który magicznie zniknął. Wow! No nieźle. Tego się nie spodziewałem. Aż się wystraszyłem trochę. Wam powiem. Nada się. Dobra. Musimy ich tu załatwić. Zdjąć. Wow! Hej! Nieładnie! Pięknie. Papa. I co teraz, Roxon? Pięknie. Cyk. Gdzie to? Tu. Zwiecałem Oskorp. Oskorp. A jednak tu. Chociaż... Co po rasie? Co? Co se typiara mówiła? Wiecie co? Chcę sprawdzić jedną rzecz. Bo normalnie achievement był w remastered, jeśli usiądziemy na wieżowcu Oskorp. Jestem ciekaw, czy tu też będzie takie, ale zakładam, że na pewno nie. A jeśli nie, to se skoczymy i porobimy coś tam. Hej, wiedziałeś, że ktoś handluje bronią niedaleko ciebie? Nie wiedziałem. Wow. Dobra. A pojedziemy zaraz. Ekstra! Witam, no. Domyśliłbym się na co. Ciekawe, skąd biorą materiał. Fajna jest ta muzyczka. Dyn, 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 dyn. Nawet nie przeczytałem, ile nam jeszcze zostało. Ciekawe, czy w którejś edycji będzie już ten nowy, ten Avengers budynek. Ciekawe by to było. Tak nam się podobało.
Ułożyliśmy tę kapsułę, jak gdyby była częścią architektury. To było dobre. Raz powiedziałem Finn, że lubię piłkę nożną, więc ruszyła na arcytrudną misję. No co, no czas nas goni. Ale załatwmy tych i lecimy robić odpita wyzwanie. Wiecie, że nie dam wam ich okraść. Po tobie! A nie po was? Telefon do Spidermana. Zajmę się! Ja sobie przeskoczył nade mną. Spider-Man 1, złodzieje 0. W razie czego? Przedostatnie szkolenie Pita. O, tu jako Peter byliśmy. Pamiętam. Jak to wszystkie? Ja to sam mam sobie wybrać. Pamiętaj, musisz zaliczyć każdy punkt kontrolny. Każdy. Obmyśl plan i działaj. Z niemal zerowym marginesem błędu. Łatwizna. Dasz radę. Świetnie, Miles. Tak trzymać. Zaufam intuicji. Wyzwanie bujania kładące nacisk na szybkie podejmowanie decyzji. Świetna robota, Pit. Chyba mi się nie uda wszystkich. 45 sekund. Aż do teraz nie przepadałem za Central Parkiem. Świetne miejsce. Halo, myślałem, że to już ostatnie. Wsunąłbym trochę. Chwila, nie. Skup się. Zróbmy to jeszcze raz. Bo wierzę, że to jest lightowe, to damy radę moim zdaniem. Pamiętaj, musisz zaliczyć każdy punkt kontrolny. Każdy. Obmyśl plan i działaj. Z niemal zerowym marginesem błędu. Łatwizna. Dasz radę. No, od kiedy to ma kolizję? Świetnie, Miles, tak trzymać. Zaufam intuicji. Wypatruj punktów kontrolnych. Musisz wybrać kasę w locie. Wyzwanie bujania kładące nacisk na szybkie podejmowanie decyzji. Świetna robota, Pit. Nie zdążę. Prawie, Miles, dajesz. Aż do teraz nie przepadałem za Central Parkiem. Świetne miejsce. Jeszcze raz. Nie odpuszczę. No co, no. Three, two, one. Pamiętaj, musisz zaliczyć każdy punkt kontrolny. Każdy. Obmyśl plan i działaj. Z niemal zerowym marginesem błędu. Łatwizna! Dasz radę! Świetnie, Miles! Tak trzymać! Zaufam intuicji! Zobaczmy punkt kontrolny. Musisz wydać kasę w locie. Wyzwanie bujania kładące nacisk na szybkie podejmowanie decyzji. Świetna robota, Pit! Prawie, Miles! Dajesz! Do teraz nie przepadałem za Central Park. Damy adę! Damy adę!
Tak! Czułeś się jak błyskawica? Tak! To było mega, kolego. Tak. Miałeś własną drogę? Ukończoną? Udało mi się. Spróbuj tego. Odwróć dyszę w zbrudni sieć. Zaufaj. Wdaję solidnego kopa. Przydatnego w trakcie lotu. Jeszcze ocali ci skórę. Widzisz, Pit? Bo jak nie ja, to kto? Co to było? Chodźmy tu i powypatrujmy. Oj. I się sprzedali. No chodźcie, dajcie się wyściskać. Piękne. Jakoś nie satysfakcjonuje mnie, jak ich porażę prądem i... Oła! I tyle, no. Papa. I co teraz, Roxon? Z apki to lepiej idzie, dobra. Chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że jednak to może być tam. Czyli tu. A, tu. Mnie się to bardziej przyda w undergroundzie. Nie pamiętam tego budynku. Aplikacja zgłasza kolejne przestępstwo. Handel bronią. A, to jest chyba Times Square. Kiedyś to był nasz Everest. Rozpierała nas duma, kiedy weź... Zawsze nas zastanawiało, z czego wykonano takie przedmioty jak młot Thora. Ha. Dobre. Właśnie, tu nie mamy aparatu. Miles nie robi zdjęć. Miles się huźda i się robi niewidzialny. Tego też robiliśmy zdjęcia, pamiętam. Dużo rzeczy. Jakby się tam dostać? Właśnie, że tak. Teren zamknięty, wynocha są. Robotnicy nie mogą mnie zobaczyć. Jeszcze raz. No, halo. No, dzięki. Co to ma być? Rozpłynęło... Ha. Części z pierwszego kompa. Sporo na nim grałem. Finn siadała do niego, żeby pomagać w badaniach nad chorobą Alzheimer. Dobra. Ra.
Zaraz skończymy to, widzowie. Hej! Mówiłem ci o tych kapsułach czasu, które swin ukryliśmy w całym mieście? W każdym razie znalazłem je! I totalnie mnie zaskoczyły! O! Przepowiedziały twoją obecną sytuację? Nie! Chodzi o to, że wtedy świat wydawał się taki prosty! A. Zazdrościłem, jak sobie zaplanowała życie! Najpierw miała rozwiązać problem globalnego ocieplenia, później głodu na świecie, potem lekarstwo na raka i wreszcie kontakt z obcymi. Twoje plany nie uwzględniały ukąszenia genetycznie zmodyfikowanego pająka. Dużo się pozmieniało dla nas obojga. Underground się tu zagnieździł, nie zauważył. Coś takiego. Macie! Tak nawet lepiej rzuca majs. Pięknie, dobra. To jest ostatnie zadanie i dwie skrzynie nam zostały. Ja spojrzę, bo nie zwróciłem uwagi, czy ja dostałem achievement za zdobędę. Tak, zbierz wszystkie kapsuły czasu, dostałem achievement. Nie zwróciłem nawet uwagi, dobra. A jeszcze dwa jednak. Dobra. Pierw ukończmy. No to też, ale pierw ukończmy te kapsuły, te skrzynie, a potem weźmiemy się za ostatnią skrzynię, jak ukończymy te skrzynie. No i o, kolekso. Kolekso. Jak ukończymy tą skrzynię, weźmiemy się za kolejną. I na końcu zrobimy ostatnie wyzwanie od Pita i to będzie koniec. W następnym odcinku porobimy sobie rzeczy z apki. W nowych strojach. Już nie brooklińskich i komiksowych, tylko lepszych. Bo nas na nie stać. Zdradzają bardzo pozycję. Underground chyba coś tutaj. Pa, pa. Oni chcę tu zeskoczą w tym czasie, no. Brakowałabym prądu od Spidermana, co? Też, ale... Tak, też myślałem, że jeden został. Się! Tu lecimy. Od razu, no. Pyk. Pyk, pyk. Jestem w cholerę ciekaw Spidermana 2. Tam ma być w cholerę więcej fabuły, więcej miejsc do chodzenia, odkrywania itp. Po prostu wow, no nie? Strzałka pokazuje tu. Dobrze pokazują strzałki, ej! To już wcześniej się nie kierowałem tymi strzałkami, no.
I to wszystkie skrzynie. Jak to na 35? Co? Jeszcze jakieś mi się nie odkryły chyba. O nie. No może pościgiem zakończymy odcinek. Nie, no nie. Miles się nie pierniczy jak Spidey. Bierze za szmaty, wyrzuca i tyle, no. No i łatwo. Drzwi nie zamknąłeś. Aj, no za późno. Dobra, lecimy tu. Przez muzeum. Żółwie obrotny, czas do roboty. Cyk. Walka. Hej Miles, to wyzwanie walki gruntownie sprawdzi twoje uniki. Pokonaj przeciwników, doznając jak najmniejszych obrażeń. Trzy trafienia i zaczynasz od nowa. Wejdź w krąg, gdy będziesz gotowy. Powodzenia. Czas na uniki. Miasto czyste. Poćwiczmy idealny punkt. Spróbuj robić uniki w ostatnie uniki. Przeciwnicy dystansowi, uważaj na kulę. Pomocą unika, świetnie. Nadchodzą kolejni wrogowie. Mam tu cały punkt. Widzę, Peter. Jak to jedno trafienie? A, czaję, że jeden raz jak ktoś mnie trafi, chyba z ten, z pistoletu. Albo normalnie też. Czternaście. Dziewiętnaście na 20 i 20. Zawsze szukam okazji do użycia słowa. Dam radę. Bez ani jednego dostania. HP. Wierzycie we mnie? Mam nadzieję. Krzesła się zasuwa. Łap stoliczek. Ja na przykład jestem akrobatycznym tancerzem. Umiej uchylenie się piruet i posta. I tak mówię, nic mi nie zrobią. Całkiem nieźle w tym tańcu wygląda. Akrobatyczny tancerz? Dobre. Kurde no. Tylko raz? Nie to mi złapał. Fuck. O Boże, o, powtórz wyzwanie, tego szukałem.
fajny. Też pogoda się zmienia wtedy w tle. Jak tak leci. Taką jak jest teraz. Pocieszające, że Pit też nie zawsze panuje nad sytuacją. Na to są kolejni wrogowie. Mam tu cały tłum. Uważaj, będą do ciebie strzelać. Uwaga, unik, unik, unik! Przyjmujecie zwroty? Popierki się wyrzuca do kosza. Trafiłem z tekstem, bo nie trafiłem w kosz. Nie ułatwia życia. Noż cholera, no musiał mnie walnąć, kurde, będę mole. Zepsuł mój streak. Było tak dobrze. Papierki się wyrzuca. Ja na przykład jestem akrobatycznym pancerzem. Unik uchylenie się piruet i posta. Pancerzem, ta, a nie raczej kopem. Akrobatyczny pancerz? Dobre. Świetny, zachodzą kolejni wrogowie. Mam tu cały tłum. Uważaj, będą do ciebie strzelać. Uwaga, unik, unik, unik. Aż kurde. Ej, to jest ciężkie jednak. No, może nie tyle co ciężkie, ale czasochłonne. O. Nie, wcale nie mamy czasu, wcale nam się nie śpieszy. Dobra, lubicie dłuższe odcinki. Jak to sieci się wyjdzie. Ale przez większość czasu mam wrażenie, że biłuję w ogromnej suszarce, łapiąc drobne i starając się nie rozbić sobie szczęki. Fajne, ale temat. Strasznie pocieszające, że Fit też nie zawsze panuje nad sytuacją. Świetnie, nadchodzą kolejni wrogowie. Mam tu cały tłum. Dobra! No jak mnie trafi, jak miałem kamuflaż, no. Oszukane to. Nie robi się tak. Spider-Cop jest wkurzony. Nic nie wiem. Znasz ten film z za każdym razem walczą, czas zwalnia, a kamera ludzi. Tak. Czasem właśnie tak się czuję. Ale przez większość czasu masz podnóżek. W ogromnej suszarce, łapiąc drobne i starając się nie rozbić sobie szczęk. Fajne, ale bezładne. Strasznie pocieszające, że Pit też nie zawsze panuje nad sytuacją. Świetnie, nadchodzą kolejni wrogowie. Mam tu cały tłum. Uważaj, będą do ciebie strzelać. Uwaga, unik, unik, unik! Wow, 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 wow. Idzie mi dobrze. Kolejna faza, tak trzymaj. Nie ułatwia życia. Ogarnij się!
No cholera. No tak dobrze było. Fuck. A jak to mówią, Cenin 3 mistrza? Pocieszające, że widz też nie zawsze panuje nad sytuacją. No nie? Świetnie, nadchodzą kolejni drogowie. Cały tłum. Uważaj, będą do ciebie strzelać. Włączanie ataku. Teraz kolejna fala, tak trzymaj. Widz nie ułatwia. Uwaga, unik, unik, unik. Dupa, nią. Boże. No ten trening jest akurat nerwowy, bo Promił się postawił wyzwanie. W byciu bohaterem chodzi też o wyrobienie sobie marki. Kim jesteś? Zielonym mięśniakiem, który zjada naboje na śniadanie, przylikłym do i skrywa się w cieniach? Ja na przykład jestem akrobatycznym tancerzem. Akrobatyczny tancerz? Dobre. Świetnie, nadchodzą kolejni drogowie. Mam tu cały tłum. Dawaj, będą do ciebie strzelać. Trzymaj! Uwaga, zaraz do ciebie strzeli. Prawie. Wow, 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 wow! To było niekontrolowane. Ja tych strzelających pozałatwiam. Żebym miał się jak ruszać. Ostatni. Wow, było blisko. Dosłownie było bardzo blisko. Udało mi się. Mówiłem, że dam radę. Co to zajęło, ale radę daliśmy. Jeszcze dwa. Nie, to już w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia w następnym. Eluwina.